Siemanko, Dyszka z tej strony. Dzisiaj nowość na moim kanale. Otwieram boxa Crax 2024-2025 La Liga. Dokładnie tak. Kupiłem to na Amazon. Kosztowało to w okolicach 103 zł. Ja mam Prime, dlatego też przesyłkę miałem bezpłatną. Jak widzicie cena 1 euro rekomendowana. Nie wiem czy to będzie w Empiku czy też nie. 24 saszetki, więc można sobie łatwo policzyć jakie to będą ceny. 24 saszetki jak już powtórzyłem, dzisiaj otworzymy sobie 10 saszetek 4 5 z tej strony. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta z tej strony. To sobie odłożymy tutaj pudełko. Resztę będę otwierać też na TikToku. No i później zobaczymy co dalej. Dobra, no, też będzie oczywiście porównanie kolekcji e, jeżeli chodzi o Panini Fifa 365, Premier League. E, jak sami widzicie mamy tutaj napis e, Icon Cards e, Parallels e, 2000 autografów oryginalnych jest tutaj gdzieś było do tej kolekcji chyba włożonych, tak przynajmniej to Rozumiem. Poczekaj ta. Musiałem wyłączyć na no, obiad robię, także w międzyczasie, jak widzicie, tutaj postaram się też Wam pokazać, czy jest coś tutaj, jakieś opisy, co można trafić. Dobra, 360 kart bazowych albo ogólnie, 18 serii Elite, 9 serii Fuego. 18 serię Zona, VIP, 18 serie Master Rookie, też 9 karty Flashback, 63. No, no, nie wiem jak to przeczytać, nie znam hiszpańskiego. Mamy tutaj też napisane do Autografo Original 2000 wsadzonych, więc zawsze jest jakaś minimalna szansa na to. 6 kart jest w saszeczce. Ogólnie w całej kolekcji 495 kart. Ok, no to co? No to lecimy z takim unboxingiem tego, jak to wszystko wygląda. Na pewno jest to coś innego niż FIFA czy 6-5. Mamy tutaj pierwszą kartę. Jeżeli chodzi o rewers, no to bardzo fajnie to się prezentuje. Powiem Wam szczerze. Mamy tutaj. Informacje. Co to mamy tutaj za informacje? 20, minus 13. Marjorka, nie wiem. Później się dowiemy na takiej zasadzie, że na spokojnie to jest chyba data na pewno. Dywizja: klub, klub, gole? Chyba tak. Możecie mnie tutaj poprawić. Ładnie to wygląda, powiem. A ta Ekstra. Mamy pierwsze tutaj, pierwszego VIPa e, i ta karta, no nieziemsko, powiem Wam, e, się świeci. EA Sports, to jest znaczek. Kubo o, i karta wygląda właśnie Zona VIP. Jest tu coś napisane po hiszpańsku. No niestety ja hiszpańskiego nie znam, ale to jest pierwszy dobry traf. Johnny Cardoso i tu jest Fuego, proszę bardzo, kolejna tutaj fajna karta, jeżeli chodzi o właśnie tu, tą serię. Bardzo fajnie. No i tutaj dwie kolejne bazówki. No dobrze, lecimy dalej, szukamy jakichś kart legendarnych z podpisem, czy coś takiego się trafi, czy też nie. Napiszcie, czy ktoś będzie was zamawiał takie karty, ewentualnie ktoś zbiera. Nie tylko tak naprawdę interesują karty z Barcelony, ale te karty Fuego tutaj u nami Gone, Gomez, proszę Atletic, ładne te karty. Powiem Wam szczerze, że zrobiły na mnie wrażenie Master Rookie z Barcelony, proszę bardzo, fajne elegancka ta karta powiem wam szczerze że e, no, robi mega wrażenie. E, wow powiem tak No jestem e, tutaj zastanawiam się dlaczego właśnie e, hiszpańskie tak wyglądają a nasze jakoś inaczej. Hmm, znaczy inaczej w ogóle nie ma polskiej Ekstraklasy bo polską Ekstraklasę robi ktoś inny ale e, powiem tak że fajna ta seria podoba mi się. Mm, Następna karta jest. Proszę bardzo, Gavi Elite. No, powiem tak, że mam takie odczucie, jakbym otwierał jakieś ekskluzywne tutaj wydanie. Eee, taki fanset Barcelony. No, ładnie to się prezentuje. Gavi. Eee, oczywiście karta nie jest w żaden sposób numerowana ani nic takiego, ale to nie o to chodzi. Chodzi o sam rodzaj tych kart. Mamy też tutaj kolejną. A Fłego nie wiem, czy tak to się czyta, ale <grywa> chyba tak. E, lecimy z kolejną saszetką, żeby też za długo połownie było, ale już dwie karty z Barcelony i właśnie o to chodzi Barcelona. E, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tymi kartami, to dajcie znać w komentarzu, może się odezwę. No i coś tam się dokonamy jakiejś wymiany. Wow, zona VIP. E, kurczę, e, jawiera. Guarera, ok, nie no, piękne te karty są. Powiem szczerze, że zapewne coś pójdzie e, zona VIP kolejny e, na inne kolekcje. Jeżeli chodzi o wiecie, na przykład w przyszłym roku FIFA czy 6 5, albo coś takiego, no, podejrzewam, że wykorzystają jakiś design kart właśnie z tej kolekcji jest i Gavis z podpisem, ale oczywiście podpis jest to sygnatur wydrukowany, ale bardzo elegancko to wygląda naprawdę. Elite Power, Via Real, mamy logo takie złotawe. No powiem tak, że no, nigdy nie otwierałem tej kolekcji, może też dlatego stąd też. E, takie, takie wow, ale no wykluczone, że po prostu ta kolekcja taka jest. No. E, wiadomo, że to jest kioskówka w Hiszpanii, bardzo zapewne popularna. No i lecimy dalej. Tylko tak jest i kolejny mamy tutaj Pedri, e, czyli e, mamy Elite. Mamy Elite Pedri Gavi, czyli pomoc, mamy załatwioną. Tu czekają się bazówki. Myślę, że to pójdzie po prostu do koszulek i będzie jako, jako po prostu Barcelona. No. I tyle w temacie, bo całego albumu, całej kolekcji na pewno nie będę zbierać, bo to tylko też chciałem Wam pokazać, że jest taka właśnie kolekcja. No i lecimy z przedostatnią. Przed saszetką. resztę będę już porównywał. Słuchajcie, z FIFA 365. No i będzie co porównywać tak naprawdę, bo różnica jest bardzo duża i e, jest kolejny. Proszę bardzo. Balde, mam podpis jego. Balde VIP, zona VIP, e, elegancko to wygląda. jestem pod już któryś raz to mówię pod dużym wrażeniem. No i tylko Barcelona. Reszta tutaj idzie out. Proszę bardzo. VIP kolejny. <laughs> Mamy Fuego. Taka tutaj, no i widać, widzicie, nawet nie ma żadnych kodów, co na pewno jest to dużo, dużo lepsze niż z tymi kodami. Mi kody się naprawdę nie podobają, i tylko tak naprawdę według mnie no trochę niszczą kolekcję. Dobra, no wiadomo, że grę, ale to, tak jak już mówiłem, wystarczy wziąć z Premier League. Karteczkę wsadzić, o kurczę, Elite Power, co to tu jest, Atletico, jakaś czarna karta. Okej, okay, bazóweczka, ale piękny Morata, też taki podpis wydrukowany, no ale to piękne jest, naprawdę wow. Kolejne logo, i kolejne bazówki, dobra. No i cóż, dwie ostatnie saszetki. Zostanie mi tylko jeszcze 14, ale to na TikToka do porównania, więc to szybko e, się otworzy. Dobra, dziewiąta saszetka. No i mamy pierwszego e, tutaj z Realu Madryt, Chouameni Power. E, bazówki tu, te lepszejsze karty tu. E, sorry, bo tu się zasłania. A, tak, tego już widziałem. VIP. I ostatnia saszetka, przynajmniej z tego boksa na teraz. <laughs> Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba ta kolekcja. Czy zrobiła na Was wrażenie, czy też nie? Czy widzieliście już takie karty? Dobra, lecimy. Czy jakaś legenda tutaj o kurczę? Flashback. <laughs> flashback, wow. E, Guareiro, Sunset. Flashback, ok. Tak wygląda flashback. No. To robi naprawdę dobre wrażenie. Słuchajcie, jakby były takie karty z polskiej ligi, no to to też było fajne. Master Rookie, proszę bardzo. I dwie bazówki. No, ja jestem pod dużym wrażeniem. Karty z Barcelony są. Szukam jeszcze Roberta Lewandowskiego. Może trafię, może nie. Napiszcie, co sądzicie jeszcze raz o tej kolekcji. No i pozdrawiam. Zostawcie dużo łapeczek, i wtedy będę więcej nagrywał różnych ciekawych serii. Pozdrawiam, cześć.